Gołcnowa? Ja pierdziele, jest kontent, akurat tak się odpaliłem. I to mi się podoba. Uwaga, I to mi się podoba. Live. Ano, Fagata jest. Zielone włosy ma. I meduska na miniaturze. O jest. Oczywiście żartuję, żeby mi nie wpieprzył. Oglądamy. Ale on chyba nie streamuje już na Twitchu, nie? A jak nie streamuje na Twitchu, to już można mówić prawdę. Uwaga, patrz. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku GOATS. Dzisiaj Fagata będzie wybierał swoją drugą połówkę spośród kilkunastu mężczyzn. Faceci będą mieli za zadanie uwieść Agatę Fong i przejść przez trzy etapy aż do wielkiego finału. Facet, który zostanie wybrany przez Fagatę, będzie w tym programie? Fagata czy pieniądze? Jeśli nie chcesz przegapić kolejnego odcinka, zasubskrybuj nasz kanał i niech chyba nie się wątpię gra. W to. Miłego oglądania. Ja pierdziel. Księżniczkę. Może cię kole, Fagatka. Nie było butelki niestety. Ale patrz, już jest na nie taka, bo już tak to jest zamknięta pozycja. Kole i mam twardego gościa. Stara szkoła. Ja pierdziel. Ona dobrze wie, że Meduza jest mega podrywaczem, stary. Powiedz mi. Co ten Magzel pierwszy? Patrzą się na nas ludzie. Ty, ale chyba nie muszę napisów odsłaniać, bo chyba wiemy, co on mówi. On mówi po polsku jak coś. Gdzie? Ale... Ej, Medy nie w formie chyba. Myślałem, że będzie to troszeczkę inaczej. Będziemy przede wszystkim siedzieć, że będziemy sami i operator, a tam była naprawdę mocna ekipa. Czym imponuje ci facet? Ja pierdzielę, coś. Ten odcinek będzie cięższy niż dwa tamte razem wzięte. Osobowością. Ta. Ej, dziwnie się czuję na maksa. Czy nie będzie cię stresowało, że mam większe zasięgi od ciebie? Nie, ja jakoś... Nie będziesz się czuł taki, nie. Wiesz... Nie. Skali od 1 do 10 ocenić? Ja kobiet nie oceniam. Napijmy się tego. Nie, meduszka. Nie mogę. A jak się czujesz, z czym jest ta kula? A jak się czujesz z tym, że teraz tak słabiej idzie, a wcześniej miałeś tak dużo widzów? Ja cały czas mam dużo. Tak? Nie widzów. Czego masz dużo? Pewności siebie. Dobra. Lecę po prostu bez pomysłu. Nie będę ci zatruwał dużo czasu. Jak będziesz jadła, powiesz o nie. Dobra, przychodzisz dalej, no. Uwielbiam cię. Ale też się zawstydził jednak. Pozdrawiam. Opa. Lecznie. Meduza, który powiedział, że jest stres, który tak. Zawsze na mieście na JRL-ach no. Miał mega luz z podrywaniem różnych randomowych dziewczyn. Ale... Umiem rozmawiać z kobietami, ale jak takie dwie minuty stary stajesz naprzeciwko niej, no i co masz gadać? O, czyli umie czy nie umie? Co on miał na myśli, widzowie? Jak on ma Kongo w głowie, nie wiem co on mówi. Oczywiście bez obrazy, nie chcę... Znaczy, nogi może mi połamać, bo i tak siedzę przed kompem, ale tylko nogi. Hi, hello! O nie, to jest ten, cringe'owiec czy nie? To jest cringe'owiec. Are you from China? No. Cause I'm trying to get on you. Kto to w dupę jest? Dobre? No powiedz, że to było dobre. Powiedz. No tak średnio. No było w chuj nieśmiesznie. Dobra, po polsku możemy mówić. Ale to co? Co to jest? Nie, on ma na pewno plan, spokojnie. Czym by ci tu, nie wiem, zaimponować, tak? W zasadzie sam bym chciał wiedzieć. Daję mu 1% szans na przejście dalej. Ja nawet nie. Ja niestety to musiała odmówić, bo nic o tobie nie wiem. Ja tylko się przebrałeś jako małpka. To mogę zdjąć, żeby nie zepsuć. Cześć! Trzy dychy. Kupiony na stronce. Jest jakaś szansa, żeby to naprawić. Słuchaj, zrobię wszystko. Masz jeszcze 10 sekund, dawaj. 10 sekund? Tak, zrób coś, co mi zaimponuje. Co mam zrobić? Nie wiem! Prawie, nie umiem. Ale to jest... Ja pierdziele, co jest? Ja przesadziłeś, odpadasz. Zjebałeś jako Freeza. Zjebałeś jako Freeza. To on jest od Freeza? Na TikToku znowu będzie cringe'owiec z tym jedzie. Podobna próba. Ranisz moje uczucia. Nie, tak naprawdę? To nie chciałem tego. Nie chciałem tej randki, rozumiesz? To było bardzo cringe'owe. Co Izak Cześć. Tam robi? Oskar jestem. Agata. Dziękuję. Nic. Mardenga. Nie wiadomo, o co chodzi. Posłówka okay. Ode mnie. Zwyrol mu się załączył. Zwyrolek. Przyznaję się szczerze, że
To już więcej niż czasówka. Dodaj mu odwagi, zapytać może dotknąć jego klaty. Ty, że jesteś umięśniony. Dziękuję. Mogę dotknąć? Możesz, proszę. No, coś tam chyba ćwiczysz, co? Tak, jestem trenerem personalnym. Zapytaj, czy zawsze jest taki nieśmiały na wance? Czemu jesteś taki nieśmiały? Zawstydzą cię? Trochę tak, szczerze powiem, że tak. Pierwszy moment bywa stresujący. Widzą, chciałbyś wziąć udział w programie i wyrwać fagatę? Szczerze powiedz. I na to, jak jesteś ładna. Czyli patrzysz tylko na wygląd. Nie? Może by ciebie przekonał, jeżeli okay. ma dalej. Masz teraz szansę, żeby mnie przekonać. Okay. Musisz zrobić zajebistą walkę z cieniem. Dobra. Zapytaj się go, czy możesz mu sprzedać low kicka. Mogę ja cię kopnąć? Możesz, a co chcesz? Mogę low kicka ci sprzedać, albo haja, jak wolisz, bo nie wiem, czy mi spodnie nie pękną. Dawaj haja. Trzymaj rękę. Bo no spoko, mówię. Spoko. Tak musisz trzymać. Dążę. Jeszcze lowa. Dobrze. A jeździłaś kiedyś konno? Tak. A galopowałaś już? Wiesz, jaki to jest ruch prawidłowy podczas galopowania? No, wiem. Czyli nie zaskoczę cię. Kurde, nie wiem, co zrobić. Ja chyba niestety będę musiała odmówić. Jesteś bardzo fajny, ale ja bardzo jakby lubię takich odważnych facetów. Tacy, co ciągną za włosy, oplują. Pociągną za włosy, oplują. Bardzo nie wygląda że takiego. Classic. Cześć, Fagata. Siemka. Chciałbym cię zaprosić do wykonania wspólnego utworu. Ja pierdzie. Dołączyłabyś potem? No jak mi się spodoba, to tak. Dobra, Fagata, śpiewaj. A na sobie outfit, 7 koła. Ciałek, butelka, Coca-Cola. On chciałby jeść do syta, jak McDonald's. Weź mi tu trąbę, jak u słonia. On to robi nawąchany. Ale to... Nie znasz tekstu piosenki mojej? Znam. Nie znasz. Wyłącz co? Ale jest ciężej. Ty jest dużo cięższe niż tamte odcinki, co oglądaliśmy, bo te chłopy zbyt trolują. Zbyt trolują te chłopy dla mnie, że to jest przesada, że to nie powinno tak wyglądać. Ja mam piosenkę i chciałem ze mną śpiewać i nie znasz tekstu. Albo nie trolują, tylko to są tacy, to nie wiem. Starałem się. Pytanie, czy Meduska trolował. Jesteś trochę dla mnie za młody, ja bym się czuła jak taki... Ile ona ma lat? Przy tobie. Musiała powiedzieć nie. Może następnym razem, jak się nauczysz mojej piosenki. Ile ona ma lat? Dziękuję ci bardzo. Ona ma 20. Ja mam takie ogólnie spostrzeżenie, bo uważam, że... Fagata też powinna troszeczkę zainicjować rozmowę, a nie tylko czekać, aż my się wykażemy. Tak. Obiad jeszcze niech zrobi i zagra na skrzypcach. No czekałem na niego. No to ciekawe, jak sobie radzi. Gdzie twoja ikonka jest? Co to jest za urządzenie? Co się w dupę dzieje? Kto to jest? Jak tutaj ogólnie przyszedłem, to widziałem dosyć sporą konkurencję. Ale jak tak na nich w sumie patrzę, to mistrz jest tylko jeden! Strip teaser? Ej, teraz to mi się podoba! Izak Zwyrol. Szuka nowych smaków, mega sus. Jak wrażenia powiedz? Kurwa, bać. Przepuścimy cię dalej, dlatego że jestem ciekawa, co zrobisz w następnych etapach. No, dziękuję bardzo. Dobry. Nie, lekko się dobry, postarał się, przygotował się faktycznie fajnie, nie? Ja wolę takich bardziej gangsterów i jakby taki gangus przed mną by tak nigdy nie zatańczył. Uwaga, 3, 4. Czyli powinien ktoś wejść, na starty listwę zapieprzyć. I by przeszedł, tak? Cześć. Karol? Agata? A, i oplucz. Ale za blisko stoisz. Ja wiem, że ja tutaj tak, wiesz, przyciągam, ale... Dobra. To nie jest gangster chyba, wiecie? Jestem Karol, jestem z Warszawy. Studiuję prawo. Nie. Crossfit. Jakiś replay, czy coś? Czy to na żywo leci? To jest na żywo. Może mieć ciężko. Interesujesz się sztuką, podróżami. A jaką sztuką się interesujesz? Pięknymi kobietami. No. O Boże. Jezus, jaki kurwa to jest. Podryw razu. A uważasz, że jest... Boxdel chyba czuje, jak to wychodzi. On musi coś zmienić. Przecież on to widzi już oczami wyobraźni. To jest takie przedmiotowe traktowanie kobiet, ale uważam, że naprawdę jesteś ładną kobietą. Mhm. Mój chirurg się spisał. Powiedz, że mnie zatańczy. Nie zatańczy. Zatańcz dla mnie. Zatańcz dla mnie erotycznie, bo kolega przed tobą zrobił taki występ, że serio. Trój małpy?
Witam, Fizowaty. Nie, ten taki przystojny. Mam trochę taki, wiesz, brzuszek, wiesz o co chodzi, no i ten, no i tak niefajnie by to wyglądało, o. Dobra, dziękuję ci bardzo, niestety. Tragedia w dupa. Tragedia. Jest tam ledwo 18 osób, a jak na razie, co nie wiem, wszyscy odpieprzyli, jakby byli złapanki jakieś. Co tu się odpieprza? 18 osób, kto to wybierał? To jest moja słaba strona, nie wiem jak stać. A jak usiądę, to się wtedy czuję jak pierdolony. No chyba tak, Quinto, no. Pierwsze pytanie, mogę dostać swoich bossów? Oczywiście, że tak. Kręcony. Jasuo. On jest fajny. Ale on się jej nie podoba już. Jasuo. Nazywam się Julek. Ogólnie sprzedaję chaty w Hiszpanii. O, zajebiście. Trochę też rapuję. Słyszałem, że rapujesz. Możemy kiedyś coś nagrać. Mogę ci pokazać moje. Włamnie świat, który jest niebezpieczny. Jak nie wyjdzie z rapem, zacznę przemycać diamenty. Dawaj hajs, wyszukaj, to są moje nerwy. Moje następne kroki znają tylko Rico Ensy. Widziałem, że... zestresowany, co? Oj, chłopie. Ogólnie stres jak chuj, powiem wam szczerze. Dziewczyna, okay. Cudowna. Jakie to domy sprzedajesz? Co? Ile apartamenty, jaki budżet? To jest, no... Rypało cię? Nieograniczony. Dywan Gołcówy, o. To mi sprzedaj. O, rypało bym. Sprzedać. Pewnie jesteś samotna, prawda? Nie jestem samotna. Jeszcze czasem przytulić, może dostać ci serduszko? Jeszcze mnie z serduszki. Powiem, dobra, dam ci szansę. A wiesz, fajnie wyglądasz. Czekamy, już pani, dwa całusy. Dzięki. Aj, a czekaj, a mówisz tutaj po hiszpańsku? Poco. Dobra. Ale dobra. Później możemy pogadać, poduczę cię. Naucz się na drugą randkę. I oddaj poduszkę. Oddawaj poduszkę, kurwa. I oddaj tą poduszkę, ej. Który mi zajebał. Dobra, ja go wziąłem. Z ciotką się tak żegnasz? No. Ciężko się to ogląda i to bardzo. Nie wiem, czy przez tydzień bez streamów, jak odwykłem od tego kontentu, czy o co chodzi, bo nie rozumiem. Bo poprzednie te odcinki z Blonskim to się dobrze oglądało. Chciałbym kupić za niedługo jakiś dom albo mieszkanie i może to się przyda. Plan C. Cześć. Będzie mamon wśród tych 18 chłopów? No podobno ma być i ten, że Fagata lubi gangsterów, no to... Cześć. Już mam przepieprzony na Twitchu. Cześć, mówię mi Ktona. Mam przepieprzony na Twitchu. Babcia mi mówi, że jestem gentlemanem, jestem słodki. Nie wiem, lubisz starszych, młodszych. Kurde, no to zawsze mogę... Że on ma 16 lat. Jakoś tam doradzać, być takim trochę pupilkiem. Ile masz lat? No. Pupilkiem? To sprawdź, jakim byłby pupilkiem. Daj mu jakieś zadanie, żeby szczekał, czy coś w tym stylu. Dobra, to jak masz być pupilkiem, to dawaj psa. Dawaj psa? Nie no, mogę udawać kota. Dawaj kota. Nie rób tego stale. Rar. To nie był kotek! To nie był kot, bardziej taki Lampard, lemur. Lampard, lemur, ale kurde, lemur? Ale jakie pojebane! Lampard. Ja chcę faceta, a nie dzidzie, przepraszam. Ale jakbym sobie namalował brodę czy coś, bym był taki bardziej owaro męski, to bym był może trochę lepszy? Powiedz, żebyś szedł. Przyjdź w następny. Nie, nie, nie. Powiedz mu, niech już idzie. Idź już. Ty? Nie, no proszę cię. No mów, co ci każe Bogdel! Dobra, dobra. Idź już, kurwa! Czyli przyszedłem? Idź już, kurwa! Idź już. Dobrze, zajebiście. Ale idzie taki obrażony. Bądź to nie. Ja tutaj idę, a Sywek do mnie, no spodobają ci się ci faceci, a tutaj... A tu meduski. A tu te chłopy, w sensie, przejęzyczyłem się. Mata wanna be. Ty chyba gustu nie masz do facetów, Sywek. Patrzcie, przyszedł ten sustan. Cześć. Leci szot, nic nie powiedziałem! Przestań! Mi też jest miło. Dzięki. Miała dużo chłopców wcześniej, no, a tu jest przychodzi facet, nie? To jest zajebiste. Tego wybierze. Bo on właśnie jest teścią. Jakiego mężczyzny szukasz? Takiego jak ty. No, jestem ciekaw, czy mówiła tylko to mi, czy wszystkim innym, że są w jej typie, ale to się okaże w praniu. Dziary, możesz mi pokazać, jakie masz... Mogę nawet ściągnąć. No. Ochotę. Trenujesz coś? Tak. Od paru lat sportowałem. Ja też na siłowni. Codziennie prawie. Pierwszy tatuaż. Nie licząc tego roku. Mamy coś wspólnego, że też sobie zwierzątka nasze tutaj dziaramy. Tak, wiesz co? Kiedyś wpadłem na pomysł, żeby sobie zrobić mojego pieska tutaj na żebrach, ale... Zobacz. Możesz. Czemu nie masz żadnych tatuaży na klacie? No właśnie jest taki plan. A czy by wydziarał sobie imię dziewczyny? A jakbym ci dała szansę, to mnie byś może wydziarał sobie? Aż tak bym grubo nie leciał? Aj. A Bogdan, przynajmniej jest szczery, dobrze, dobrze. No muszę wiedzieć. A nie jakaś miękka faja. Ale nie, ale jest dobry. Content na Goats. Co obiecałeś, nie? No, nie powiedziałem kiedy, ale zrobimy to na Goats. Pokażesz dziary? Tak? Nie mam. Dziękuję. Pa, pa. Ubrać. Nie musisz. Nie musisz. Dziękuję. To jest już tak najbliżej mojego typu faceta. Fajnie, jakby te dziary były trochę
takie bardziej więzienne. Panie konie, ale jeszcze ja pierdzielę, ty. Ona już jest odklejona, ona jest odklejona. I... Ona żyje w innym świecie przez tego Instagrama. Ona w innym świecie żyje. Ona wierzy po prostu w te... Wiesz, słucha Alberto i ona myśli, że on jest taki, że on kogoś zabił, na ulicy kogoś zastrzelił. Ona w sobie to wszystko wyobraża, bo się widzi z tymi ludźmi. Już jej odpieprza od tego internetu, jej odpieprza. I zobaczcie, że kurczę, tyle wystarczyło, żeby Fagata naprawdę nie go patrzyła jako no, faceta. GTA. Uważacie, że Kacper to jest już facet, czy jeszcze chłopak? Chłopak, chłopak. A Michał? Bogdan to takie kurwa, nie wiadomo, hybryda. Wardenga to jest chłop, prawdziwy. Czy jeszcze chłopak? Chłopak. Ja też uważam, że jeszcze chłopak. Ciekawe. A ja myślę, że mężczyzna. Ja, znaczy, tak jak chodzę gdzieś tam na... A ja mężczyzna mówię, czy już dziadzio? Dziadzio w chuj. Kochany ojciec. O nie! Ja pierdziel. Nie wyrobię. Cześć, dawno cię nie widziałam. Agata? Nathan. Postanowiłem, że dam ci szansę drugą. Serio, nauczycielka. Drugą szansę. Mamy dużo wspólnego na przykład. Co? Jestem tak sam Guten Morgen. Na przykład. Dobry! Dobry Nathan. Co prawda, nie jesteś ani po moim typie, ani moim stylu, ale najważniejszy jest charakter. Co? Dużo przeszliśmy razem. Jak jest twój styl? Mój styl? Nie twój na pewno. Troszkę inny. Przepraszam. No na masie jestem, mam posiłek numer 3. No a jeżeli mnie po prostu wybierzesz? No bo wiadomo, że mnie wybierzesz. Zapytaj, czy jak przejdzie, to czy zrobi z tobą tak jak z płatkami? A jak cię wybiorę, to zrobi z tobą tak jak z moimi płatkami? Bardzo chętnie. Mogę ją napluć, mogę ją uderzyć, mogę zrobić wszystko, co, czego pragnie, także... Dobra, to przechodzisz. Dziękuję bardzo. Nie, ona zbyt pod content, bo patrz, Blonski ten program nie robił pod content, tylko robił tak jak czuł. A ona full pod content, ona mnie denerwuje, ta Fagata i ci uczestnicy, w ogóle mnie wszystko denerwuje. Wszystko mnie wnerwia! Nie ma zasad, za chłopie! Chłopie! Ty masz kurwa siłę jak dziewczynka! Gdzie to dany prezent? Może coś do jedzenia? Niewygodnie mi się siedzi, nie, no. Nie, przez żołądek do serca chcę dotrzeć. Dobra. No da, no. Sushi. Dziękuję. Chcesz mnie przekupić? Nie, niekoniecznie. Bardziej dbam o twój apetyt. Ładne oczy masz w ogóle. Dziękuję. Sorry, ale to stres przez te kamery. Wolę bardziej takie intymne spotkania face to face. Jeżeli mi nie zaimponujesz, to będzie mi bardzo głupio ci odmówić, wiesz o tym? Jestem mówię przygotowany na każdy, że tak powiem. Skutek. Scenariusz się skutek. Tak. Skutek. Słowo, którego szukałeś, to scenariusz. A co sądzisz o mnie? Śledzisz moją karierę w internecie? Szczerze tak. Bartka widziałem na backstage'u, to był w chuj zestresowany i się go zapytałem, czy jesteś zestresowany i powiedziałem, że jest. No dobra, podoba mi się to, że jesteś... Niesamowite, Bogzel. Nikt tego nawet nie zauważył. Bogzel... Cię przepuściła dalej. Ja dobrze, że to zostało. Przepuszczam, przepraszam. To też przez to sushi głupio mi odmówić. Dobra, popa. Czemu on przeszedł? Nie rozumiem tego. Cześć. Johnny. Agata. Johnny. Raczej dzisiaj nie pokażę ci żadnego talentu, czy tam czegokolwiek, ja po prostu chciałbym ten czas... Po prostu pokażę dwumetrowe kopyto. Nie no, z 50 centymetrów ma. Kurde, chciałbym z tobą porozmawiać. Wiesz o co chodzi? Nie często poznać taką osobę. Czy jaką? Twoje 5 minut? Nie znam, nie oglądałem tego. Tak atrakcyjną. Troszkę mnie peszą kamery. No i co jeszcze im powiesz? Gówno. Oj, oj, oj. Przepraszam, po prostu, wiesz co? Jak pod tablicą, ja pierdzielę. Tak, koniec. Strasznie mocno. Co on powiedział? Przy tak ładnych, a. Po prostu, wiesz co, no, przy tak ładnych kobietach, wiesz. Strasznie mocno gestykulujesz. O Jezu, ale teraz jest, ale cisza, ale jest ale źle. Straszny. No dobra, masz jeszcze minutę, żeby mi... Ale patrz, Blonskiemu baba pokazała cycek. I ten chłop, wiesz, nic nie mówię, ale on ma potencjał, żeby pokazać kopyto. Wchodzi, mam jeden mocny argument i spodnie w dół. I tyle. On by się akurat do tego nadał, tak czuję. Chcę imponować. Dobra. Jaki jest według ciebie idealny mężczyzna? O. Silny, wysportowany. Jestem sportowcem, trenuję sporty walki. Może twoje serce tak? Walczy? Tak. A mogę ci zajebać low kicka? Dobra. Jak dzięki temu przejdę? Ty, ale mocno go uderzyła.
to nie przechodzisz jak bolało. Przepraszam. Ale jesteś bardzo przystojny. Dziękuję bardzo. Wykopała go z programu i luj. Dziękuję, papa. Jak wrażenia przed maturą? No, zazwyczaj sobie radzę trochę lepiej z kobietami w minutę. Nie wiem, co on mówi, co on powiedział? No, to... zazwyczaj sobie radzę trochę lepiej z kobietami w minutę. Z kobietami w minutę sobie radzi zazwyczaj. Jednak nie mam planu B. Nie wiesz tak wysoko. Bok się będzie rozwiewał, mordo, serio. Nie wiesz tak wysoko. Cały czas na tych przybitkach jest meduska. Non stop. Tylko meduska. O co tu chodzi? Kolejna walka na fame. Chyba się szykuje. Mateusz, miło mi. Agata. Super. Proszę, kwiatki ode mnie. Dziękuję. Rzutkie z kwieciarni. Mam dla ciebie challenge. Zrobię pompki z tobą na plecach. Robię 10-20 powtórzeń i przychodzę dalej. Nie wiem, czy to jest fair. I tutaj chłopacy, wiesz, musieli jakoś mi... Co za zegarek? No panie, dobra. Podobać się? Było zaczepianie o zegarek, nie wiadomo, czy ona leci na kasę, czy nie, nie wiem. No dobra, zróbmy te pompki. Tak. Tak? No ale nie gwarantuje ci to przejście, leci. Nie? A co, jesteś dobra, z trenerem jakimś? Ale to też dlatego, bo sama ma dużo, no. Żeby nie było. Chociaż w sumie nie. Co ja gadam? Przecież ona już wcześniej leciała. Jak nie miała nic, bo nie chciała się uczyć, zapomniałem. Usiądź, no. Pamiętasz, że wydymała stół i nie poniosła konsekwencji? Pamiętasz o tym? Taki cringe'owy moment. Dobra, bo... 9. Dobra, bo to jest niezręczne trochę. Ile tak według ciebie waży? Małko, jak zgadniesz, to przechodzi. 54. Dobrze. 200. Zgadłem? Serio? Tak? No, 54-55. A, no co? Okay. To dziękuję bardzo. Dziękuję. Myślisz, że waży 54? Dziękuję, do widzenia. To przez te kwiatki. A mnie jakby takich właśnie w takim wzroście, bo... W tym odcinku się nic nie wydarzy, bo już jest końcówka. Niższym gościem, to nie jest tak łatwo. Większość dup ma te pierdolenie, że prawdziwy facet zaczyna się od 1,80 m. Ale to jest jakiś twój kompleks? Nie, ale mój kiedyś tak. Jak Boxel ma 2 metry. Ale on jest jeszcze słaby do tego, słaby na rękę. Nie. Każdy wie, że jeżeli chodzi o siłę, to przy mnie jesteś taki. No co tam chodzi? O, będzie argument? Drillowiec. What's your name? Agata. Agata, Alicia. Nice to meet you. I'm from South Africa, RPA. I'm a fashion designer. I have a fashion brand called 009. Go support that shit. What do you think about my style? My fashion brand actually has the same pants as you. Like, I make the same pants. I like your style. You look cool as fuck. Oh, ma taki luz. To jest zajebiste. A lot of boys in Poland dress like... Basic. Będzie Peter pokazywał, on by się nadał. Naszym polskim chłopakom brakuje trochę luzu. Kurwa, ja teraz to widzę, że brakuje luzu właśnie. A przydałoby się trochę polotu i przyniesie. W smutnym jak pizda mieście. W sposób jak gada, tak luźno. Tak, ale ona też chętnie wchodzi w rozmowę z nim, dlatego że nie zmieści się w kadrze jego pyta. You look Latino, by the way. Where you Papi. I'm from Poland. 100% Polish. Yeah, I don't know, maybe I have... Some jeans. Yeah, maybe from somewhere else, yeah. Yeah, I give you... Okay. Oh, yeah. Just the minimum. Not just the minimum. Go next. Go next. To the next round. Should. I appreciate that. Thank you. You have a lot of hobbies, I think. Nice to meet you. And nice nails, by the way. Thank you. Damn, I'm surprised you know your English is very zajebiście. Thank you. Dziękuję. Yeah. Ty, teraz zrozumiałem, jak on po polsku powiedział. To jest ten, co polskie kuchnie testuje. Czarnoskóry z YouTube'a. Wiesz, który, co ostatnio kurę zjadał na YouTubie. Co się cieszył, że kura była. Co go kelner kelner go źle obsłużył, pamiętasz? Kelner go źle obsłużył. Żeby zdobyć serce osoby z zagranicy, nauczyć się paru słówek. To był najfajniejszy chłopak, który tutaj przyszedł. Tak, Andrew Traveler. Andrew Tate, no. Zainteresowania. I też fajnie był ubrany. A nie jest tak, że on ci się tak podoba, bo jest po prostu z zagranicy? Nie, ja tak nie mam. Nigdy się nie spotykałam z czarnoskórym facetem. Nigdy mi się żaden nie spodobał, a tutaj mi się podobał charakter. Cześć. Chciała trąbę jak u słonia, ale to tak? Przyszła. Nie, na pewno. Przesada. No, kojarzę. O, no, cześć, kojarzę jego ryj. Cześć, Agata. Patryk, miło mi się poznać. On jest... skąd go kojarzysz? Dzięki bardzo, 14 lat. Tak? Nie, na pewno mnie kojarzysz. O, Loczek. O, to nie było go. Jak od Friza. Ja sobie pracuję na kopalni, jeżdżę wozidłem przegubowym i... Tak. Pokaż jak jeździsz. Bo normalnie się zakształtował, się normalnie. Tutaj mam o skrzynię biegu, co mam? Hamulec ręczny, gaz. Spotkałeś tam Monikę Kociołek na tej budowie?
Ona sobie nagrywała odcinek, że była na budowie. Nie widziałem, naprawdę nie widziałem takich rzeczy. Dotknij jego loczków może. Biorę swoich włosów? Tak, oczywiście. Jestem. On odpadł swoje 5 minut, ja tego nie oglądałem. Tak, ja chyba go na TikToku widziałem. Co chodzi, miałem 2 godziny na ogarnięcie się. Fagata jest lepsza od nas tak naprawdę, ona wymyśla na bieżąco. Jechali na ciebie, że właśnie jest niezręcznie. Ale serio? Tak, ja sobie tutaj wbijam. To oni są jakby zesrani, a nie ja. Tak, właśnie wiem. Ja to jestem, wiesz, Bad Beach Vibes. Oceniam. Dobra, dam ci okej, okay, bo jesteś śmieszny. W przeciwieństwie do tych chłopaków i się nie wstydzisz. Czy któryś, którego wpuściłam, powiedział, że jest tutaj niezręczny? A nie wiem, nie pytałem, ale Meduska mogę się pewnie rozpieprzyć na niego, jak się zapytam. Możesz mi donosić, no? Dobra, okej. Okay. Donosiciel, no? Ja mogę jeszcze popatrzeć na ciebie chwilę? Nie. Pa. To jest kukolt. W tym okay momencie dajesz papier, podpisuję, robię z nim walkę, on z ciosami, ja bez ciosów. Ja pierdzie, ale po co oni dają cały czas Meduskę na przebitkach? W sensie rozumiem, że przyszedł do programu, ale co on się. Czy Meduska wymusił na Boxdelu te przebitki? Bo tego nie rozumiem. To nie jest content! Raz cię nie uderzę! Raz cię nie uderzę! Robimy? Dobra, ja będę dążył do tego, żeby tego walkę zorganizować. Siema Fagata. Siema Stifler. A ten co tu robi? Fuck Stifler. Proszę zobaczyć. Prima Filis. Żartuję. Żartuję, Meduska jest super. Ale denerwuje mnie ten program. Co sobie robiłeś, co nie? Ale on jest jeszcze spięty, nie? No, a ty co robiłaś? Pokaż to, co robiłaś, Tyłek, tak? No, co jeszcze? Ona sobie robiła operację dupy? Jaki stres jeszcze, iż? Właśnie, chłopacy tutaj mówią. Jak to się robi? Jak się robi operację dupy? Siema, jutro też odpalasz czy spask z poślizg, bo matura jutro i przydałoby banda, się banda uczyć keks. Pieprz tę maturę. To też miałem przyjemną atmosferę. Ja miałem przygotowane te swoje 2 teksty na początek. Wiesz, miały rozładować atmosferę, to się pomyliłem już na samym początku, czaisz? O, widzisz? To twoja matura ustna z polskiego. No sztuczne. Nie, no Steve jest śmieszny. One zwiędną, jak przestanę ci kochać. Podobne do Meduski styl. Albo że są sztuczne jak ty. Jak ty. Jak ty. No, rozumiem, basterek. No, przeszedłem? Dobra, przepuszczę cię. Wow, zajebista, jest! Ja pierdolę. Teptałeś mi na buta. Co mu jest? Ja bez ciosów, ty sam. Możesz mnie napierdalać? Ja, to, że ja się ja nie mogę ani kopnąć, ja nie mogę ani kopnąć, ani uderzyć. Okej, okay, wchodzę w to. No i stało rodziną przyjdzie. Szykuj. No wszystkich kolegów. Szykuj fizjoterapeutę. Tyle ci mogę powiedzieć. Że on cię nie uderzy? Ale ja go za. Ja już nie. Szykuj fizjoterapeutę. Heka. Oktagon. Fagata. Dobija mnie ten odcinek. Będziesz taka piękna, podarłbym ci wszystkie szmaragdy i diamenty. Ale niestety jestem muzykiem, więc jedyny. Czej, co? Oktagon. Fagata. Spodziewałem się właśnie, że będziesz taka piękna, podarłbym ci wszystkie szmaragdy i diamenty. Ale niestety jestem muzykiem, więc jedyne co mógł dać to piosenka. Kojarzę jakieś twoje... Gym Crash? No to raczej nie. Uprawiasz jakieś sporty? W kosze się kiedyś grało. Sporo całkiem. Ty walk? O nie. Ja lubię zawsze robić sparingi. Będę cało co 10 sekund? No raz cofnąłem! Jestem tutaj mocno muskularny jak moi koledzy. Niech zaśpiewa może tobie. A zaśpiewaj mi coś. Freestyle. O nie, tylko nie freestyle, proszę. A jest gitara gdzieś? Nie ma gitary. Jest teraz ciężko przez stres. Mam nadzieję, że to się będzie wycinać. Nie, to jest na żywo. Niech zaśpiewa, niech jeszcze coś zaśpiewa. Dobra, damy ci jeszcze no śpiewaj. Tą piosenkę z Króla Lwa, miłość rośnie wokół nas. O kurczę, a tekst? Nawet tego nie znasz? Nie, teraz jest. No nie, mogli razem oglądać Króla Lwa, no niestety nie przychodzisz. No może kiedyś. Papa, przepraszam cię. Ja pierdziele, kto? 18 osób, to jest tylko 18 osób. Kto to wybierał? Co jest? Z blind pick? Nie chcę śpiewać, kurwa. To jest dobra krowa, która dużo muczy, naprawdę. Poczułem twoje ręce, to moja dziewczyna miała więcej siły, tak szczerze. To bardzo jesteś miękki gościu. Tak wprost ci mogę powiedzieć. Jeszcze raz dadzą przebitkę. Cześć. Z Meduską. A gdzie mam usiąść? Masz wiele do wyboru, zobacz. Możesz tutaj, na brzegu na przykład, z przodu, jak ci wygodnie. Bo jednak odmówię. No odmówisz? No dobrze, pływałaś kiedyś na kitesurfingu na przykład, albo byłaś w chałupach? Plaża nudystów, chałupy. Wiesz, to jest kitesurfing. Mardęgę klasik. On wie takie rzeczy. Boję się też tego, co jest w wodzie. To jest mój największy lęk. To jest taki lęk, że boisz się tego, co jest pod wodą. Naprawdę? Mhm. No ale co tam może być pod wodą? Tam nic nie ma. Wielka ryba. Wiesz, że większość jakby
wód tych takich głębokich jest w ogóle niezbadana. Zatoczka jest cała zbadana, nie? Oj, fajne to jest. Ja pomyślałem właśnie o tym, żeby mogła teraz powiedzieć właśnie ciekawostkę i powiedziała. Telepatia, kurwa. Uprawiałeś jakiś seks na plaży w wodzie? No. W wodzie nie jest dobrze, jest tarcie. Nie jest fajnie, nie? Masz teraz 30 sekund, żeby mi zaimponować. Umiesz stanąć na rękach? Stanąć na rękach? Mhm. A złapiesz mnie za nogi? Tylko mi nie wyjeb. Dobra, ja stoję tutaj, wybijam się i ty mnie masz złapać za nogi. No ale mnie nie jebnij, proszę cię. Obiecuję, na paluszek. Oby uderzył. Okay? Żart. Nie bój się, tylko mnie złap. Dostać klapsu od Fagaty? No szczerze nie pomyślałem, że to się kiedyś może wydarzyć, a tu patrz. Synwe, gdyby to nie była twoja koleżanka, to byś powiedział, że najpierw powinna zapytać. Co ty pierdolisz? Mogłam to zrobić, czy to jasne, było molestowanie jasne, seksualne? Bartek, klasik. Nie miałam zgodę na to, co zrobiłam. Dobra, dziękuję ci bardzo, przychodzisz dalej. Dziękuję ci bardzo. Pa. W tych czasach jest tak, że jak dziewczyna troszeczkę poleci dalej, to jest okej. Okay. Ale jakby facet tak zrobił, to już by był kurwa, że molestuje i kancelowany. Nie uważacie, że w świecie influencerów kobietom można więcej? Ogólnie taki... No jasne. No oczywiście, że tak. Kobiety ogólnie mogą więcej, taka prawda widzowie. Chłopy mają najciężej. Skandal. Tak, a u Fagaty będzie śmieszne, nie? Stary, ile razy laska mnie w klubie kleptała w tyłek albo nawet gdzieś złapała? Godzi wskazali czterech chłopaków, którzy według nich zasługują na dodatkową szansę. Niestety, Fagata może wręczyć kartę Jokera tylko jednemu. Który z nich ją zdobędzie? Piekło mężczyzn, dokładnie. O, cześć. Jednemu z was mogę dać szansę, to jest tak zwany Joker i będziecie mogli... Kogo wybierze z nich? Nikogo. Każdy po 30 sekund, żeby mi zaimponować i żeby sprawić, że to właśnie was wybiorę. Słuchaj, Agata, naprawdę za pierwszym razem się nie polubiliśmy, ale uwierz mi, że jestem osobą, która przy drugim spotkaniu naprawdę bardzo zyskuje, możesz tego potem żałować, bo wiesz, może jestem... Teraz jest drugie. ...która spędzi z tobą resztę życia, no pomyśl sobie o tym. To już jest mega rozkręcony ziomek z T5M. Może jestem młody... Co on pieprzy? Jestem za mało napakowany, ale mogę przypakować, co nie? Poza tym nadrabiam wielkim sercem, nie tylko sercem. O kurde, grupa porządnie. Dobra, to wybieram cię, nie żartuję. Tak już myśli o pycie, jedyny w głowie. Nie wiem, co ci imponuje, to trochę się poprawiłem. Ja pierdolę. Czy on się wybalował markerem? Ale no, jak widać, zaraz Tony Stark, tutaj tatuażek, Stifler, no jest całkiem w porządku, myślę, że... Tutaj masz napisane? Tutaj jest Rose i tutaj jest taki wąż, ale mi trochę nie wyszedł. Taki trochę strzałka, ale... Jak plemnik. No cóż, no błędy się zdarzają. Ja uważam, że fajne pomysłowe. I dlatego teraz mam tego wąsa i tatuaże, no. Julian z chłopaków z baraku. Tak. Do Freeza piszę, zobacz. Do Freeza piszę. Sorry, nie udało się. Zajebiście, przyszedłem dalej. A mogę ci powiedzieć taki żart? Facet z brodą dwie korzyści. Wiesz jakie? Cipę liże dupę czyści. Liże cipę dupę czyści? Tak! Oj. Nawet cringe'a się zaśmiał, że cringe. Chciałem ci powiedzieć, widziałem, że lubisz trochę skejcierski, tak, ludzi? Nie. No jak nie? A się mówią, że mi to nie imponuje. A gościu, co na rowerku wjechał, to go dałaś dalej. Trzymaj rękę, patrz jak długo. Chłopie, zaraz wyjdę. To przejdzie, dobrze. Trzymaj rękę górę przez 3 minuty. Inne rzeczy mi zaimponowały. No to, że staną na rękach. Ja też tak umiem. No to stań na rękach. Ale... Bez trzymanki, bo ty masz teraz utrudnione. Z nogami? Nie, no to nie dam rady. Kolega ci potrzyma. Oho. No nie trzymaj, puść. Twerkuj. Puść. Bo przejdzie. Nie umiem twerkować niestety. Myślę, że musimy następnego kolegę poprosić. Następnego? Drugi raz? Bo już nie. Miałem zaśpiewać. A cześć, to u ten stroju niedźwiedzia? Refren, który myślę, że jest całkiem okej. Okay. I znów widzę swoją gym crash. Punktualnie o 10 jak codziennie. A to jego piosenka. I idę na rowerek, siądę obok niej. Może coś z tego będzie. Ja, a ona jakby nigdy nic. Kończy serię i ucieka za drzwi. Dobra, dziękuję bardzo. Wrócił mi vibe idola, stary. Idol vibe. Jeszcze, 2008. Jak on może być muzykiem? No może daje koncerty dla głuchoniemych. Chyba na nie. Kurde, nie wiem, dobra. Weźmiemy ciebie, bo się najbardziej postarałeś. Jakby, przepraszam. Kogo was, wzięła? Na mnie zrobiliście lepsze wrażenie niż za pierwszym razem, ale ty się jakby, wiesz, postarałeś, przepraszam was, serio. Ktoś okay. Wziął marker i se narysował. Przynajmniej nie gram na harmonice. A. Ten bo brodę wybrał, bo brodę se namalował, stary. Mogę dostać tą karteczkę? Dzięki. Wygląda na to, że wszystko już jasne. To nie wybrała śpiewaka? Tak ładnie śpiewał. A w kolejnym odcinku... Spierdziałeś się? Masz jakiś problem do tego? Szczerze mówiąc... Sorry. A co myślisz o zdradach? Bo ja na przykład totalnie nie toleruję zdrad. No uroniłem parę łez. To mi się podoba. Wyjebany już mam... Jeszcze ani razu tak nie otworzyłem. Pierdolenie takie o Chopinie, ja pierdolę.
Powiem ci tak, gówno pieprzone, straciłem wiarę w GOATS. Po tamtych odcinkach, straciłem wiarę. Z Blonskim dużo lepsze, no nie wiem, zbyt gówniane to jest. Jeszcze Meduskę 50 razy dali, jak gadał, że kogoś pobije. Wystarczająco dużo ludziom na Twitchu groził, to jeszcze będzie groził w tym, no nie wyrobię no! Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. 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 Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę